Iwona zgodziła się zrobić pokaz burleski w Scarface. Teraz przygotowuje się do wieczornego występu. Iwona, znowu się bawisz w te sekskamerki, przecież rozmawialiśmy o tym. Irek, to nie są sekskamerki. Jeszcze z Zuzą to nagrywacie. Przecież Kasper zawał dostanie, jak się dowie, no. No właśnie, Zuza. Powinnaś się przyznać Krysikowi, że weszłaś ze mną do kamerkowej spółki. No przestań. Irek, to nie są żadne spółki. Po prostu Iwona coś ćwiczyła i chciała zapytać mnie o zdanie. Ćwiczyła? Co ćwiczyła? Do czego? No, to może Iwona sama powiesz Irkowi? No to co, to ja was może zostawię. Powodzenia. No, wyjaśnisz mi, dlaczego taki strój masz na sobie? Ale jaki strój? No przecież to są moje normalne ciuchy. No i widocznie mi się nie przyglądałeś ostatnio, słuchaj. Byłam w tym przed chwilą w sklepie, jakoś nikt mi uwagi nie zwrócił. Dziewczyno, szanujmy się, przecież widziałaś się w lustrze, jak Lafirinda wyglądasz. Wyjaśnij mi, o co tu chodzi. Dobra, dobra, okej, tylko się nie wkurzaj się. No bo Sara wymyśliła, że będziemy tańczyć burleskę w Scarface. Co? No i zapytała się mnie, czy ja bym nie dała rady. Ja nie mówię, Jezus, ta jędza mi, życie mi rujnuje. Czy ona się sama nie może bić? Ciebie musi wciągać w ten cyrk? Oj, Irek, no! A jakoś moje sekskamerki ci się podobały. Tak, bo jesteś gorąca jak woda w bojlerze, ale nie o to chodzi. Obiecałeś, że się nie będziesz w to bawić. Ja nie chcę, żeby jakieś chłopy się do ciebie śliniły. Oj, Irek, no. Słuchaj, bo może ja mam po prostu do tego talent i może trzeba to sprawdzić. No szkoda, że nie masz talentu akurat do czegoś innego, tylko do kręcenia tyłkiem. Wiesz co? Jak ci się nie podoba, to nie podchodź i nie tykaj. A teraz wyjdź stąd, bo muszę się przygotować. Dobra. Znikam, zwijam się. Z własnego pokoju znikam. A ty się rozbieraj do woli przed tymi obcymi dziadami. Nara! Wiesz co? Teraz wolę przed obcymi dziadami niż przed tobą!